Sekundy, które zmieniły życie. Prowadziłem bardzo fajne życie, mogę tak powiedzieć, tak o sobie. Byłem osobą bardzo aktywną, z wieloma pasjami, taką jak na przykład muzyka, sport przede wszystkim. Od kiedy pamiętam, zawsze gdzieś człowiek z tą wodą miał do czynienia, miał kontakt. W wodzie czułem się taki nieograniczony, tak bym powiedział. Mi to sprawiało po prostu taką radość. Zrobiłem ratownika WOPR. Również odbyłem godziny społeczne. Co roku jest zorganizowany taki program dla dzieci i młodzieży, zwany Bezpieczne Wakacje. Miałem możliwość też uczenia tej dzieci pływać. Sprawiał ogromną radość i bardzo się z tego powodu cieszyłem, że i mogłem z kimś podzielić się moją wiedzą wtedy. Cały ten mój świat po prostu się tak jakby zawalił. Przez jeden wyjazd, tak, ze znajomymi. To było 11 sierpnia 2019 roku. Korzystaliśmy z tego, że była bardzo ładna pogoda. No i stwierdziliśmy, że pojedziemy na Pogorie tego dnia. Przyznam się oczywiście, że był alkohol, tak, bo byliśmy ze znajomymi, była bardzo dobra atmosfera. Bardzo lubię pływać ogólnie i całe życie pływałem, więc postanowiłem, że też sobie skorzystam z tej wody. No i ja, że jako ratownik WOPR i że mam uprawnienia takie, że mogę po prostu wypłynąć poza te kąpielisko ochronione, no to przeskakiwałem linę. Takim skokiem delfinowym to się nazywa, że w żargonie właśnie ratowniczym. No ale niestety podczas tego skoku delfinowego przez tą linę albo coś było na dnie, albo po prostu, nie wiem, o coś zahaczyłem. Po prostu była to taka siła, że tylko widziałem białą jakby plamę przed sobą, poczułem to jakby uderzenie i sparaliżowało mnie i próbowałem utrzymać się na wodzie. Już wtedy walczyłem już o to, żeby po prostu się nie utopić. Całe szczęście mój brat tam z kolegą po prostu widział, jak no, potrzebuję pomocy. Usłyszałem jakieś dziwne odgłosy, no i spojrzałem, gdzie jest mój brat, no i właśnie no się tak jakby zaczął topić. Na początku myślałem, że po prostu on sobie jakoś żartuje, no ale wolałem jednak dopłynąć niż potem żałować tego do końca życia. Wciągnąłem go na płytką wodę tak, żeby był w stanie oddychać leżąc. Też nie sądziłem, że to jest właśnie uraz kręgosłupa, ponieważ nie widziałem takiego zagrożenia. Następnie przyjechało pogotowie. Przetransportowali Wojtka z Dąbrowy Górniczej do piekar. No, wszyscy się martwiliśmy. No, to był dla nas tak naprawdę szok. No. Z mężem wracaliśmy z naszej działki. Przyjechaliśmy pod dom. No i w tym momencie dostaliśmy telefon od młodszego syna, że Wojtek miał wypadek i może jest w szpitalu. Maciej, jak dzwonił do żony, to no płakał, też było przykro to wszystko i, no, i myśmy w samochodzie i prosto stamtąd do szpitala. Szukaliśmy tego szpitala i szukaliśmy Wojtka. W piekarach na izbie przyjęć przyszedł lekarz i powiedział nam, że sprawa wygląda tak, że syn ma uszkodzony kręg na wysokości C6-C7. No i niestety czeka go operacja i powiedział nam taką rzecz, że operacja jest bardzo poważna. Może się to skończyć różnie. Nie wiadomo, czy syn przeżyje tą operację. Więc kiedy ja usłyszałem to, co powiedział pan doktor, zrobiło mi się dosłownie ciemno przed oczami. Myślałem, że w tym szpitalu ja się wykończę przed synem dosłownie. Nie? Lekarze stwierdzili, że szansa na to, że będę chodził, jest no, nikła, tak powiedzieli, tak? Że jest bardzo nikła. No i to była taka informacja, która no, na pewno dobiła moich rodziców, a potem mnie, bo też wiadomo, ta informacja dotarła do mnie. Tak?
no nie docierało do mnie to po prostu, że jak to można, jak życie może człowiekowi się zmienić z minuty na minutę. Ogólnie uważa się, że skacząc do wody doznajemy urazu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uderzamy w dno. Nie jest to prawdą. Uderzając w samą powierzchnię wody i chroniąc się przed tą powierzchnią, odginając się do tyłu lub do przodu, możemy równie dobrze doznać urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Może to być zarówno złamanie, jak i zerwanie więzadeł, doprowadzające do niestabilności tego odcinka i powodujące uszkodzenie rdzenia, a zatem przemijający lub trwały paraliż. Średnio rocznie aż 740 osób doznaje urazów kręgosłupa, z czego aż 61% jest w wyniku skoku do wody. To jest aż 740 osób na wózkach inwalidzkich, często pozbawionych samodzielności, skazanych na opiekę najbliższych. To jest problem, jaki jest niedoceniany. Pojawia się dużo kampanii mówiących o nim, ale wciąż tej narracji nie jest dostatecznie dużo. No, Wojtek to jest bardzo fajny chłopak, bardzo żywy. Wszędzie go było pełno, cały czas gdzieś biegał. I prasa, i studia, uczelnia. Tutaj coś mu nie wyszło. Tu próbował jeszcze jakoś w inny sposób do czegoś dotrzeć, ale nigdy się nie poddawał, był takim wojownikiem. Bardzo się z tym czuję, że jest taka sytuacja, jaka jest. Cały czas to przeżywam, bo jest mi ciężko z tym, że aż tak wszystko się musiało pozmieniać przez to, że miałem taki nieszczęśliwy wypadek, jaki miałem. Jak tam się spał? Powiem ci, że się wyspałem. Tak chrapałem. Jak taki byłem zmęczony po wczoraj. Ci powiem szczerze, tak ciężki dzień. Tyle się działo. Tak codziennie jeżdżę z moim tatą na rehabilitację. I jest to rehabilitacja taka intensywna, bym powiedział. Codziennie po 3-4 godziny, czasami nawet 5 godzin ćwiczę. Gorąco się zrobiło, nie, ciepło, ciepło. Mam różne ćwiczenia stricte z fizjoterapeutą na kozetce, czyli na takim łóżku. Poprzez różnego typu ćwiczenia w podporach, w podporęczach. Ma uraz rdzenia kręgowego na poziomie szyjnego odcinka kręgosłupa. To się wiąże z tym, że ma głęboki niedogład kończyn górnych i ma porażenie kończyn dolnych. W momencie, kiedy do nas trafił, był w pełni niesamodzielny, natomiast na dzień dzisiejszy, po tych kilku miesiącach rehabilitacji, jest, można powiedzieć, już prawie w pełni samodzielny. I o to właśnie w tej rehabilitacji chodzi, żeby go maksymalnie usprawnić. Każdą sekundę aktualnie mojego życia przeznaczam na to, żeby się usamodzielniać, usprawniać, no i dążyć do tego głównego celu, jakim jest no, choćby zwykły spacer. Tak? Jaka jest szansa na to, że będę już chodził? Tego mi nikt nie powie, powiem szczerze. Dobra, Wojtek, gotowy jesteś? Tak, dobra, to już z ciebie wszystko teraz. I tylko ja sobie sam mogę tak naprawdę w głowie to na to potem odpowiedzieć, czy jest jakaś szansa. I od tamtego momentu po prostu walczymy. Każdy dzień jest walką, żeby powrócił do zdrowia. Z tego co wiem, to ma duże szanse, bo rdzeń nie do końca został przerwany. No i myślimy, że będzie dobrze. Jak to? Nie ma konkretnych badań naukowych, które by świadczyły, że osoby czy najmłodsze, czy też wiekowo starsze lepiej czy gorzej sobie radzą. Elastyczność na reagowania na sytuacje trudne, ono ma o wiele bardziej istotny wpływ niżeli wiek. Znaczy, w pewnym sensie woda faktycznie zabrała mi tą słabość, tak? Nie mogę tego powiedzieć, że nie.
Mam nadzieję, że to jest po prostu chwilowy etap, który po prostu mnie gdzieś tam spotkał. Po wypadku nauczyłem się przede wszystkim takiego wyciszenia, żeby brać każdy dzień, jaki by nie był, pełną garścią. Cześć Wojtek. Siemanko, chłopaki. Jak tam? Cześć, cześć. No dobrze, cześć, spacerujemy. Ciężko było tu wrócić, powiem szczerze. Ciężko było tu wrócić, to było takie przełamanie się według mnie. Chłopaki, chodźcie, pójdziemy na dół tam na plażę może, co? No, zobaczymy, jak to, jak to widok z plaży, dobra? W jakimś stopniu alkohol mógł być przyczyną tej tragedii, wiadomo, bo tak jak mówię, no, alkohol powoduje, że czasami człowiek nie dostrzega niebezpieczeństwa, tak? I może to była właśnie przyczyna, że wtedy, no, przeskakując przez tą linę, nie dość, że czułem się po prostu pewnie, no to dodatkowo jeszcze ten alkohol działał, że czułem się, no po prostu, no, można powiedzieć, tak jakby trochę nieśmiertelny może. Najczęstszą okolicznością, która towarzyszy utonięciom, w ogóle wypadkom w wodzie, no niestety, ale towarzyszy alkohol. Osoba pod wpływem alkoholu traci po części swój instynkt samozachowawczy, myśli, że jest w stanie pokonać wszystkie tak na dobrą sprawę przeszkody, przed którymi stanie. Połączenie wody i alkoholu czasami kończy się tragicznie, czy dla zdrowia, czy dla życia. Teraz jest tak, że no, ja wspólnie z żoną mieszkamy w mieszkaniu syna, bo wymaga niestety całodobowej opieki. Wojtek nie jest w tej chwili w stanie samodzielnie przygotować sobie jedzenie, umyć się, wyjść z domu. To do tego potrzebna jest druga osoba. W związku z tym też musiałem niestety dzwonić się z pracy, żeby zostać jego opiekunem. No niestety moi najbliżsi się męczą aktualnie. Tak, moja rodzina się męczy i no, całe to zdarzenie jest dla nich tak na pewno stresujące i na pewno mają z tym wszystkim ciężko. Są to silne emocje, które się ze sobą nawzajem mieszają. No ale Wojtek na pewno ma duże wsparcie w ojcu. I można na niego liczyć. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby się aktywizować i cały czas jakby dążyć do przodu. Dużo takich wspomniałem oczywiście z mojego życia i z życia orkiestry. Patrząc na te zdjęcia, na pewno chciałbym, żeby kiedyś to wróciło, żebym mógł znów stanąć tak, powiedzmy, do marszu, jak to się mówi. Mam nadzieję, że walcząc o moje marzenia, uda mi się po prostu usprawnić tak moje nogi, że będę mógł dalej marszować z moją orkiestrą. Wojtek chce wrócić do grania, bardzo chce. W tej chwili nawet próbuje wziąć trąbkę do ręki i próbuje coś tam zagrać, natomiast nie jest to takie proste. Muzyka, no, towarzyszyła mi przez całe życie oczywiście i miałem takiego jednego mojego ulubionego trębacza, nim jest Chris Botti oczywiście. No, trąbka jest takim instrumentem, że prawą ręką naciska się tłoki. Niestety Wojtek ma prawą rękę dużo słabszą od lewej. Natomiast ostatnio widziałem, że próbował to zrobić lewą ręką. Nie? Zobaczymy, no, może będzie trębaczem pierwszym w Polsce, który gra lewą ręką. Jestem wdzięczny rodzicom za wszystko, bo to już nawet nie mówię o tą obecną sytuację po tym wypadku, ale mówię już o takim zakresie, o całym życiu, tak? No, dzięki nim myślę, że wyrosłem na dobrą osobę, tak? Na dobrego człowieka. No i to jest chyba najważniejsze, żeby przekazywać takie właśnie pozytywne te emocje, tak? Może by
Dobrze poszło, dobrze, nie jest źle. Rozwijasz się. Tak. Coś czuję, że będziesz papieżem trębaczem, kurde, leworęcznym. No, o Boże. Alkohol i woda całkowicie odradzam. Mimo to, że miałem umiejętności, wiedzę teoretyczną, praktyczną na ten temat, wydarzył się wypadek, który spowodował, że dzisiaj jestem osobą niepełnosprawną. Więc uważajcie. Bądźmy razem bezpieczni. Pamiętaj, że woda może być niebezpieczna. Korzystając z pogody i wypoczynku nad wodą, musimy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nigdy nie skacz do wody na główkę, nawet jeśli wydaje ci się, że znasz dno i akwen wodny. Każde dno zmienia się nawet w ciągu jednej doby. Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Stosuj się do poleceń ratownika. Nigdy nie wchodź do wody pod wpływem alkoholu i lub środków odurzających. Substancje te zaburzają ocenę sytuacji i ograniczają motorykę ciała. Woda zwykle ma inną temperaturę niż powietrze czy rozgrzane od słońca ciało. By uniknąć szoku termicznego, wchodź do wody powoli, opłukując kolejne partie ciała, by przyzwyczaić się do temperatury. Nie pływaj bezpośrednio po posiłku. Nie przeceniaj swoich umiejętności. Nawet doświadczony pływak może nie poradzić sobie w pewnych okolicznościach. Chwila twojej nierozwagi może mieć nieodwracalne konsekwencje. Sekundy mogą zmienić nasze życie.